Witamy na konferencji prasowej przed meczem poniedziałkowym z Podbeskidziem Bielsko-Biało. Jest z nami pan trener Leszek Ojrzyński. Od razu może dzisiaj przejdziemy do zadawania pytań. Maj Grzegorz z portalu W Cieniu Jupiterów pyta, jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Podbeskidziem? Sytuacja wygląda bardzo dobrze. Wszyscy zawodnicy są do naszej dyspozycji i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca, bo wiemy, że gramy dopiero w poniedziałek i jeszcze 3 treningi przed nami, raz dziennie trenujemy. Dzisiaj jesteśmy przed takim też treningiem i pełni optymizmu. No, musimy w końcu zapunktować nie za jeden punkt, ale będziemy wszystko robić, żeby zdobyć 3 punkty, bo wiemy, jaki to jest mecz. I oby ten poniedziałek był szczęśliwy dla nas. Zaczęliśmy poniedziałkami, teraz znowu wracamy do poniedziałku i trzeba się przełamać. Mateusz Prokopiak z portalu Podkarpacie Live pyta, jak wyglądają przygotowania do meczu, czy odbyło się wiele treningów strzeleckich? Treningi strzeleckie mamy na każdym etapie treningu, w każdym dniu praktycznie, czy to są elementy po wrzutkach, czy elementy zagrania, podania prostopadłego, czy wstecznego, no różne kombinacje, też zawodnicy pracują w formacjach sami i dużo gdzieś strzelają i mamy takich sytuacji dużo w każdym z ostatnich spotkań. Niestety dla nas nie wykorzystujemy tych sytuacji i miejmy nadzieję, że właśnie przełamanie będzie w tym najbliższym spotkaniu i to tyle, bo trening treningiem, ale sfera też mentalna jest bardzo ważna i szybkie podejmowanie decyzji, a wiemy jak mecz wygląda, tam się gra po 11 na dużym boisku, mało takich jest zajęć treningowych, prawda, że takie duże gierki masz, chociaż teraz mieliśmy dłuższy okres przygotowawczy i takie elementy gdzieś tam były w naszym przygotowaniu do tego spotkania. I też presja kamery, prawda, i presja punktów, czasami czas też nas ponagla, jak gonimy wynik. I to jest dużo czynników, dlatego na treningach musimy nad tymi elementami pracować i wierzyć, że to się zmieni w meczach o stawkę i miejmy nadzieję, że tak będzie. Drugie pytanie tego samego dziennikarza. Jakie morale panują w zespole i czy nie boi się pan trener, że presja związana z meczem z Podbeskidziem może związać nogi zawodnikom? Myślę, że nie. Tu musimy wierzyć w swoją siłę, a ostatnie mecze pokazują, że mamy dużo, znaczy bardzo dużo sytuacji, to bardzo, bardzo klarownych i są drużyny, które przewodzą w stawce w ekstraklasie i mają dużo mniej, ale no właśnie zamieniają to na bramki. No, ostatnio Legia miała 2 celne strzały we Wrocławiu i jeden z tych po jednym z tych strzałów padła bramka i wywieźli 3 punkty. No to jest właśnie gdzieś ta jakość tych drużyn, a my potrzebujemy dużo sytuacji i tych dużo jeszcze nie zamieniamy. A jak strzelamy jedną bramkę czy dwie, tak jak w przedostatnim spotkaniu, no to jest za mało, żeby gdzieś zdobyć 3 punkty, bo wcześniej gdzieś tam straciliśmy i to tyle. Ja nie lubię grzebać i gdybać, to już jest historia. Patrzymy to, co jest dzisiaj przed nami i ten najbliższy mecz, to nas interesuje i mamy jeszcze dużo spotkań przed sobą i dużo punktów do zdobycia i tak patrzymy na to, żeby to zrobić, zapunktować, a każdy, kto wnikliwie śledzi nasze spotkania, no to każdy mecz tegoroczny mogliśmy wygrać. To nie było tak, że my byliśmy słabszą ekipą i zasłużenie przegraliśmy, tylko nie. Każdy ten mecz mogliśmy wygrać i wtedy byśmy byli rewelacją rozgrywek, ale wiemy, że tak nie było i tak można sobie opowiadać, ale analizujemy nasze spotkania, każdy przeciwnik też jest inny, każda stawka meczu jest inna i teraz ta stawka jest o wiele, wiele też większa, bo wiemy jaka jest sytuacja w tabeli, wiemy jak te 3 punkty są nam potrzebne i tyle w temacie. Wychodzimy odważnie, mamy grać skutecznie, żeby te punkty zdobyć, bo w końcu myślę, że przyszedł na to czas, a Podbeskidzie przyjedzie robić to samo. Ja znam niektórych tych chłopaków, którzy tam grają, znam specyfikę też
Górali to byli zawsze charakterni ludzie i to się pokazuje w tym roku, bo poprzedni rok może im tak nie wyszedł, tam pół roku, bo wiemy, że awansowali, to jest tak samo Beniaminek i tyle, zobaczymy. Też może być dyspozycja dnia ważna, ale to już nasza w tym głowa, żeby ta dyspozycja u nas wyglądała dobrze, wszystko musimy podporządkować pod ten mecz, bo stawka jest duża. Miłosz Bieniaszewski z portalu Nowiny24. Co może Pana zdaniem być decydujące, aby Stal Mielec w poniedziałek wieczorem ograła pod Beskidzie? Dużo rzeczy jest bardzo ważnych. No, jednym z czynników jest zagrać na zero z tyłu i wtedy zwiększasz szansę na zdobycie trzech punktów, a jeden już masz. Jak masz sytuację, musisz je wykorzystać. No, stałe fragmenty, też wiemy, że pod Beskidzie większość bramek zdobywa po stałych fragmentach. Rzuty rożne czy rzut wolny w ostatnim meczu zamieniony na rzut karny i to jest siła tej drużyny, konsekwencja, żelazna dyscyplina i tak to wygląda, ale każdy mecz jest inny i drużyna, która do tej pory nieźle się spisywała, no, to jest piłka nożna, może przegrać i 5-0 i to jest w tym wszystkim piękne, ale my musimy patrzeć na siebie w pierwszej kolejności, musimy pewne rzeczy skorygować, musimy być zwarci i stanowić jedność i przede wszystkim wiedzieć, że jak mecz zaczynamy, ale dla nas końcówka jest najważniejsza i ostatnio zaczęliśmy tak, że wygrywaliśmy 1-0. Nie dobiliśmy przeciwnika, bo mieliśmy ku temu trzy znakomite sytuacje i tego nie zrobiliśmy, no to przegrywa się mecz, bo jest takie porzekadło, że właśnie te niewykorzystane sytuacje się potrafią mścić i to się robi. No nie pierwszy mecz taki właśnie u nas ma scenariusz. No ale tak jak wspomniałem, wszystko robimy, żeby to już była daleka historia, a tutaj żeby troszeczkę uśmiechu zapanowało na naszych twarzach, a tylko to się może stać po tym, jak wywalczymy trzy punkty i zapracujemy na to, bo trzeba mieć szczęście, na szczęście też trzeba zapracować i musimy wszyscy pracować, żeby tu w końcu kibice, wszyscy związani z naszym klubem, czy nam kibicujący, no byli zadowoleni z naszej gry, bo tak to się słyszy słowa gdzieś tam w większości przypadków pochwały, że mamy sytuację, że jesteśmy lepsi, ale wiemy, że to są punkty. Ja bym wolał bardzo brzydko grać, czasami wybijać, żeby przeciwnik był zdecydowanie lepszy, ale żeby punkty przy nas zostały, a tego gdzieś tam nie doświadczamy, bo tak jak wspomniałem, no każdy z tych tegorocznych meczów mogliśmy zapunktować i to nawet za trzy. Pytanie od tego samego dziennikarza, od Miłosza Bieniaszewskiego. Ile tak zwanych meczów o życie już Pan rozegrał i jak się one zazwyczaj kończyły? To nie jest mecz o życie, chyba że moje życie, nie wiem, to pytanie do zarządu, bo może tak być, ale nic nie słyszałem o ultimatum. A mecz o życie dla mnie to jest mecz ostatni, który ci daje szansę na grę albo zabiera tą szansę. I takie miałem w dwóch ostatnich klubach, w których pracowałem, bo w ostatnim meczu z Wisłą Płock, od tego ostatniego meczu i przedostatniego zależało, czy będziemy w Ekstraklasie. Przedostatnim wygraliśmy, ostatni zremisowaliśmy, a jakbyśmy przegrali, nas nie ma. I dzięki temu Wisła jest w Ekstraklasie i się rozwija, bo jest decyzja po tym utrzymaniu zapadła, że będzie nowy stadion, bo wcześniej by to wszystko było odwołane i kluby były w pierwszej lidze. Przed Wisłą pracowałem w Warce i ostatni wyjazd, mecz na Zagłębiu, przegrywamy, nie ma nas. Wygraliśmy i zostaliśmy. No to ja, dla mnie to jest normalna sprawa. Wiadomo, że to było dawno, też był inny zespół, inne okoliczności. Graliśmy z kibicami, teraz jest bez kibiców, ale to nie jest mecz o życie, przynajmniej w moim rozeznaniu. Mecz, który może dać nam dużo powietrza, optymizmu i przede wszystkim kontakt gdzieś i wydobycie się z tego ostatniego miejsca. I tak to widzę, albo może nam utrudnić, jak coś nie pójdzie po naszej myśli, ale to jeszcze nie koniec drogi, dlatego tak tego nie rozpatruję. A z drugiej strony każdy mecz jest tak naprawdę o życie, ale nie dosłownie, no, o lepsze życie, o samopoczucie lepsze, o to, jak będzie następny mikrocykl wyglądał przed kolejnym meczem, no to albo masz te życie lepsze, albo masz spaprane, bo tu są ambitni chłopcy, którzy też przeżywają porażki, po niektórych to szybciej gdzieś tam, jak to się mówi, spływa, niektórym bardziej zostaje to w sercu czy w głowie, ale zawsze staramy się te punkty zdobywać i w końcu myślę, że koniec z tym gdzieś tam nieszczęśliwym naszym graniem, tylko no trzeba wszystko zrobić, żeby się przełamać.
Paweł Przybyła pyta, podczas pana pobytu w Bielsku-Białej również zespół bronił się przed spadkiem. Może pan o sobie powiedzieć, że od takich sytuacji jest pan specjalistą? Czy przed meczem z góralami towarzyszyły panu jakieś specjalne emocje? To jest mecz o 3 punkty, mecz z sąsiadem z tabeli, mecz z ludźmi, których tam wspomniałem, znam. Ja bardzo dobrze, poza tym końcówką moją, kojarzę pracę w Podbeskidziu, bo wchodziłem tam chyba po 12 czy po 13 kolejce, gdzie Podbeskidzie miało ostatnie miejsce. Cześćka Michniewicza zastępowałem wtedy. I obroniliśmy ekstraklasę na tyle dobrze, że to było najwyższe miejsce w lidze do tej pory w historii Podbeskidzia. 10. miejsce zajęliśmy na koniec po 37. kolejce, bo wtedy jeszcze było 7 dodatkowych i tabela była dzielona, punkty tak samo, wtedy był stres. I następny sezon zaczęliśmy, ale po 30. kolejce, gdzie 30. kolejka zadecydowała, że byliśmy w dolnej ósemce, a nie w górnej, zostałem zwolniony po meczu z Lechem Poznań. Lech wtedy zdobył mistrza. Takie były realia w Podbeskidziu, że tam walczono o górną ósemkę i nawet słyszałem, że chcą medal zdobyć na ostatniej prostej, ale no za mojej kadencji to się nie udało. Zostałem zwolniony po tej 30. kolejce w następnym sezonie, ale ogólnie bardzo dobrych ludzi tam spotkałem. Też w trakcie mojego tam pobytu stadion się budował, pewne rzeczy ulepszyliśmy tam. Nie było łatwo, ale tak jak mówię, no te przyjaźnie z tej mojej pracy, między innymi też w Podbeskidziu, zostają na całe życie i nawet co roku gdzieś tam się spotykamy, odwiedzamy z niektórymi ludźmi. I szkoda, że teraz gramy bez kibiców, bo fajnie było też tam pewnie się i spotkać i to tyle. No. Teraz stoimy po przeciwnej stronie barykady. Tak jest życie trenera, zawodnika, że zmienia miejsce pracy. A teraz no, oni grają dla siebie, ja gram dla Stali Mielec i wszystko będziemy robić, żeby siebie przechytrzyć, a niech wygra lepszy. Ja zawsze powtarzam, żeby było bez kontuzji, a ostatnio te wygra lepszy, no może bardziej skuteczny. Tak to wychodzi w naszym wykonaniu. I tyle, no. Pewne rzeczy korygujemy, pewne rzeczy poprawiamy i z optymizmem do tego meczu podchodzimy. I dziękujemy, to już wszystkie pytania. Dziękuję.